Dzień dobry. Dziś gośćmi Lustra Świata są panowie Leszek Sykulski i Krzysztof Karoń. Dzień dobry. Spotykamy się, ponieważ pan Leszek Sykulski jako jedyna osoba ze środowiska akademickiego przygotowała pozytywną recenzję książki Krzysztofa Karonia. Chciałbym, żeby pan dr Sykulski przedstawił nam zręby swojej recenzji. Przede wszystkim warto powiedzieć, że przed przyjściem tutaj do studia, przed przyjściem dzisiaj do nagrania na żywo, otrzymałem wiadomość od jednego z profesorów, uznanych profesorów w środowisku. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska, bo nie jest to tutaj istotne, była to wiadomość prywatna, ale warto zaznaczyć, że taka sytuacja miała miejsce. Otrzymałem taką wiadomość, że osoba ze stopniem naukowym nie powinna brać udziału w żadnej, ani publicznej, ani prywatnej nawet, debacie z panem Krzysztofem Karoniem. Ja bardzo głęboko nie zgadzam się z tego typu tezą, z tego typu twierdzeniem. Uważam, że wręcz odwrotnie. Osoba ze stopniem naukowym czy z tytułem naukowym jak najbardziej powinna umieć rozmawiać z każdym i podejmować polemikę również, podejmować dyskusję intelektualną z każdą osobą, która ma coś ciekawego, coś istotnego do wniesienia do debaty, do nie dyskursu, ale do debaty, do sporu intelektualnego. Niewątpliwie książka pana Krzysztofa Karonia pod tytułem Historia antykultury, wydana w zeszłym roku, jest bardzo ważnym głosem, jest bardzo ważnym wkładem w intelektualny ferment. Rozpoczęła tak naprawdę intelektualny ferment w środowisku osób zainteresowanych polityką, w ogóle analizą rzeczywistości politycznej, czy też inaczej, w ogóle zainteresowanych życiem społecznym, życiem aktywnym, jeśli chodzi o, można powiedzieć, pracę społeczną. I to jest wielki, wielki wkład tej książki. Pan Krzysztof Karoń bardzo uczciwie postąpił moim zdaniem, ponieważ opatrzył swoją książkę nie cienką przecież, bo ponad 500-stronicową, takim gryfem wersja robocza. I to jest oczywiście bardzo uczciwe postawienie sprawy, ponieważ autor w ten sposób oczekuje krytycznych uwag, oczekuje pewnych sugestii, pewnych właśnie inspiracji do rozszerzenia, do pogłębienia, być może do korekty pewnych swoich sądów. Sama tematyka, czyli kwestia historii marksizmu i tego, jak ten nurt intelektualny, jak ta filozofia, jak ta ideologia wpływała i wpływa po dziś dzień na kształt, oblicze intelektualne naszego życia politycznego, społecznego, jest niezwykle istotny i mówmy sobie szczerze, jest także przedmiotem badań geopolitycznych, ponieważ i w Stanach Zjednoczonych, i w Federacji Rosyjskiej od wielu dziesiątek lat rozwijana jest teoria walki informacyjnej, przez niektórych nazywana teorią wojny informacyjnej, i pojawiło się pojęcie geopolityki informacyjnej, które w sposób bardzo istotny i bardzo głęboki wykorzystuje narzędzie, które nazywa się dywersją ideologiczną. I to właśnie ta dywersja ideologiczna zawiera w sobie bardzo wiele elementów, chociażby w wydaniu sowieckich działań, operacji specjalnych, sowieckich służb specjalnych, wykorzystanie grup marksistowskich. No bo czymże innym było wykreowanie autorytetu heglisty, badacza i interpretatora dzieł Hegla, Aleksandra Korzewa. Wiemy już z informacji oficjalnych opublikowanych całkiem niedawno przez francuskie służby specjalne, że Aleksander Korzew, Vel Korzewnikow, był agentem sowieckiego KGB. Był agentem sowieckiego KGB. Ja uważam, że po dziś dzień Rosjanie, rosyjskie służby wykorzystują podobnych intelektualistów do Aleksandra Korzewa, którzy są nośnikami ideologii marksistowskiej, do dywersji ideologicznej na Zachodzie, do rozkładania tradycyjnych wartości, do rozkładania tradycyjnych norm społecznych, które spajają społeczeństwa zachodnie, ponieważ i w interesie Stanów Zjednoczonych, i w interesie Federacji Rosyjskiej, a także w interesie wielu grup interesów, innych grup interesów, jest atomizacja społeczeństwa zachodniego. I nie tylko, no my też oczywiście czujemy się częścią cywilizacji zachodniej, chociaż pojęcie cywilizacji zachodniej jest pojęciem, no takim można powiedzieć, dosyć relatywnym. Jesteśmy częścią cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej, a w interesie wszystkich przeciwników cywilizacji łacińskiej jest niewątpliwie podmywanie tradycyjnych fundamentów, tradycyjnych wartości, czyli dokonywanie dywersji ideologicznej. Marksizm jest niewątpliwie bardzo wygodnym narzędziem, był i jest bardzo wygodnym narzędziem, wykorzystywanym, no, można powiedzieć, na wielu różnych płaszczyznach, począwszy od sfery czysto ideologicznej,
kwestii emancypacji człowieka od chociażby no, jakby kwestii własności, czyli zniesienia własności prywatnej, aż przez no, relatywizację języka, relatywizację pojęcia prawdy, o czym jeszcze wspomnimy. Reasumując, ja uważam, że książka pana Krzysztofa Karonia i wykłady, które pan Krzysztof prezentuje na swoim kanale Historia Sztuki w serwisie YouTube, są niezwykle inspirujące, są niezwykle wartościowe, wywołały wielkie poruszenie w społeczności internetowej. Gorzej, że w środowisku akademickim stają się przemilczane. Pytanie, jaka jest przyczyna tego, że środowisko akademickie nie chce poruszać tej tematyki? Ja myślę, że z jednej strony jest to pewnego rodzaju pycha. Pycha tego środowiska, zamknięcie się w gronie własnych adherentów, własnych, można powiedzieć, klakierów i w wąskim gronie, które tak naprawdę nie dopuszcza innych sposobów widzenia rzeczywistości, a jeżeli takie kwestie porusza osoba bez formalnego wykształcenia kierunkowego, w tym przypadku filozoficznego czy politologicznego, no to od razu jest spychana w pewien niebyt intelektualny, co jest moim zdaniem całkowicie absurdalne. To jest całkowicie absurdalne. Z drugiej strony, trzeba to uczciwie powiedzieć, tutaj w naszym programie, w programie Lustro Świata, mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że polskie środowisko akademickie jest przesiąknięte ideologią marksistowską, a ideologia postmodernistyczna, czy też spojrzenie postmodernistyczne na dobre zadomowiło się w polskich naukach społecznych i humanistycznych i bardzo mocno blokuje w ogóle jakiekolwiek inne spojrzenia krytyczne na historię marksizmu. Pan Karoń swoją książką dokonał zamachu na samozadowolenie cywilizacji Zachodu. Czy jest jakieś remedium na ten smutny stan, który pan przedstawił? Jest, ale najpierw chciałem, no mam okazję, to chciałem po prostu panu doktorowi podziękować za to, co powiedział. Nie za słowo pozytywne, bo o krytykę prosiłem już w odrębnej części i to taką druzgocącą krytykę. Ale przede wszystkim za to, że tę książkę zauważył i przyjął ją do wiadomości, dlatego że oprócz tytułu, bo ta książka mówi nie tylko o marksizmie, ona mówi o zjawisku, którego się do tej pory nie docenia, mianowicie o zjawisku antykultury, a to jest pojęcie szersze niż marksizm w tej chwili. Czy należałoby rozumieć, przepraszam, że przerywam, że marksizm jest po prostu narzędziem antykultury, narzędziem, którym antykultura się posługuje? To znaczy, marksizm jest pierwszą, będę mówił no, niefachowym językiem, ale trudno, trzeba mi wybaczyć. Marksizm jest pierwszą ideologią, pierwszym programem, który zrozumiał, czym jest kultura w jej istocie, jako zjawisko społeczne. I opisał narzędzia, ponieważ zrozumiał, to był w stanie opisać narzędzia, za pomocą których można tę kulturę zniszczyć. I w tym sensie jest zjawiskiem absolutnie unikalnym. Jakkolwiek tendencje różnego typu rozkładowe w historii kultury pojawiały się znacznie, znacznie wcześniej, ale one były, że tak powiem, używane, rozumiane i używane intuicyjnie. Chociażby pojęcie demoralizacji. O demoralizacji prawdopodobnie mówiono już od czasów antycznych, natomiast na tym etapie, na którym uruchomiony został, podkreślam, świadomie i programowo mechanizm antykultury, ta demoralizacja ma swoje oczywiście odniesienie na poziomie, nazwijmy to moralnym, ale jej istotą jest zabicie etosu pracy po to, żeby można było wychować społeczeństwo pasożytnicze, to znaczy społeczeństwo, które nie jest w stanie produkować tego, co chce konsumować. Jeśli skonstruuje się takie społeczeństwo
i jeśli wpoi się temu społeczeństwu pragnienie wolności, to jest zupełnie oczywiste, że to społeczeństwo będzie musiało kraść. Ponieważ jeśli chce się konsumować, a nie potrafi się produkować, a wcześniej zostało się poprzez system wychowania pozbawionym tej zdolności, to jest całkowicie logiczne, że człowiek, który pragnie wolności, w takiej sytuacji musi kraść. Ale z tego jest następny, że tak powiem, logiczny krok, że musi poprzeć tych ludzi, którzy obiecają społeczeństwu skonstruowanie i utrzymywanie systemu grabieży. Grabieży, która jest naturalnym dążeniem człowieka niewychowanego. To jest tak prymitywne, to co powiedziałem, że aż niemożliwe do przyjęcia dla ludzi, którzy poruszają się na pewnym poziomie intelektualnej wzniosłości. W związku z tym ja napotykam na ogromną trudność, próbując opisywać te rzeczy i próbując zwrócić uwagę, że ten aspekt do tej pory był całkowicie pomijany, ponieważ o marksizmie pisano jakby z wielu punktów widzenia. Natomiast nikt nigdy nie zadał sobie właśnie tak elementarnego pytania, ponieważ ono jest tak rażąco prymitywne, że ono nas, jako ludzi uważających się mniej czy bardziej zasadnie za ludzi kulturalnych, to ono nas głęboko gdzieś tam rani, że jak my możemy zejść do takiego poziomu? Otóż właśnie o to chodzi, że istota antykultury jest sprowadzeniem człowieka do takiego poziomu. Więc to jest, bardzo już odbiegłem od tematu, ale ponieważ ja mam skłonność do dygresji, to muszę się wycofać i wrócić do tego, co zacząłem mówić, ponieważ dla mnie niesłychanie ważną rzeczą jest to, żeby ta książka, i tutaj bardzo dziękuję panu doktorowi, że raczył ją zauważyć, dla mnie ważną rzeczą jest to, żeby ta książka mogła przedostać się do bardzo szerokiej publiczności, ale w tym również do publiczności akademickiej. I to zarówno do studentów, i nie ukrywam, że przede wszystkim do studentów, bo z nimi wiążę pewne nadzieje, ale nie wykluczam i mam nadzieję, że przynajmniej do części środowiska akademickiego, czyli tej hierarchii naukowej, ponieważ moim zdaniem bez odrobienia tej lekcji nie będziemy w stanie myśleć o tym, jakie może być wyjście z tej sytuacji, jeśli na tym poziomie, również na poziomie akademickim, nie zostanie przemyślany, przeanalizowany i zrozumiany mechanizm tej ideologii, która nas niszczy. Ja się bardzo cieszę, chociaż przyznam, że jestem w tym sensie byłem zaskoczony, że właśnie powiedział to pan doktor, ponieważ pan doktor jest zawodowym geopolitykiem. No tak się przynajmniej w społecznym odbiorze. W związku z tym należy do tej grupy ludzi, którzy patrzą, zaznaczam, to jest oczywiście moja interpretacja, bo jak w rzeczywistości jest, to nie wiem, ale którzy patrzą na rzeczywistość z pewnej bardzo ogólnej perspektywy. Geopolityka, no w zasadzie no z rakiety kosmicznej, patrzy się na pewien zestaw wektorów, tych takich już najbardziej sumarycznych, i z nich wynikają pewne konsekwencje różnej natury. I nagle w tym środowisku, w tej branży znalazłem wykłady osoby, która... Ja do tego specjalnie wrócę, bo tutaj zaciągnąłem już pewien dług co do wykładów pana doktora. Wspominałem już o tym, o Korzewie. Dla mnie było naprawdę szokiem po obejrzeniu różnych wykładów dotyczących geopolityki, że
przy tym spojrzeniu można uwzględniać również takie nurty, takie wątki, takie problemy, których w żadnym innym wydaniu nie spotkałem. Natomiast być może kiedyś będzie okazja, żeby dopytać, ponieważ sam jestem ciekaw, w jakim tego ciągu dalszego, tego wątku Korzewowskiego. Dlatego, że pan przed chwilą powiedział, że Korzew był rosyjskim agentem i że on wywierał wpływ na środowisko intelektualne Zachodu. Ja dodam, że dla mnie ta pańska wskazówka umożliwiła mi, bo potem zacząłem grzebać i nagle okazało się, że przez tego Hegla trafiłem do najklarowniejsze, a tego nie miałem do tej pory. Do tej pory to były moje intuicje i nagle mi się zaczął bardzo dobrze układać cały ten kompleks Habermasowski, czyli ta teoria komunikacji społecznej, te wszystkie teorie prawdy i przede wszystkim to roszczenie ważności, które, o ile pamiętam, tam chyba u Korzewa, czy w tej wersji rozwiniętej dialektyki heglowskiej Herr und Knecht, to tam chodziło o uznanie, Anerkennung. Nie będę oczywiście tu wchodził w szczegóły, bo to by było za nudne. Natomiast no, dla mnie to było jakieś olśnienie. Nagle zupełnie z niespodziewanego kąta dostaję sygnał, którego szukałem zupełnie gdzie indziej. Więc jeśli z tej strony książka dostała przynajmniej szansę na to, żeby została zauważona przede wszystkim przez studentów, ale nie ukrywam, że również przez ludzi młodszych. No to ja mogę tylko się cieszyć i podziękować, dlatego że bez dotarcia do publiczności nie ma o czym rozmawiać. A ponieważ obiecałem sobie, że będę grzeczny, to już nie będę wyjaśniał, dlaczego na środowisko akademickie nie liczę. Chociaż nie ukrywam, że bardzo liczę na niektórych członków tego środowiska, ponieważ jestem głęboko przekonany, że to środowisko jeszcze nie jest całkowicie zdeprawowane. Ja myślę, że to, co jest bardzo istotne w postulacie pana Krzysztofa Karonia, to jest postulat programu wiedzy społecznej. Pan Krzysztof wielokrotnie wspominał w swoim kanale, w swoich wykładach, także tutaj będąc gościem w Realu 24 na temat tego, czym ma być program wiedzy społecznej. No mówiąc chyba takim najprostszym językiem i to jest w książce Historia Antykultury na samym wstępie zaznaczone, ma być to taki, można powiedzieć, plan minimum, pewien fundament wiedzy, którą powinien posiadać każdy dorosły obywatel Rzeczpospolitej, aby podejmować trafne, no można powiedzieć, w pełni samodzielne wybory polityczne, aby mógł być w stanie po prostu intelektualnie przygotowanym i uodpornionym uzyskać taką intelektualną szczepionkę na wszelkiego rodzaju próby intoksykacji ideologicznej zewnętrznej. Używam tutaj pojęcia z żargonu walki informacyjnej. Uważam, że jest to bardzo celny postulat. Wracając na chwileczkę do samej postaci Aleksandra Korzewa, Dlaczego w ogóle wspomniałem i wspominam o nim w swoich wykładach, a znajdzie się ta postać również w osobnym podrozdziale w mojej najnowszej książce poświęconej myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina, ponieważ tak Aleksander Korzew, jak i Aleksander Dugin, moim zdaniem, to jest moja hipoteza, są wytworem Korzew sowieckich, Aleksander Dugin i sowieckich i rosyjskich służb specjalnych. Tak jak u Aleksandra Korzewa tą postacią, która wpłynęła w sposób bardzo istotny na jego drogę intelektualną, a później na intoksykowanie środowiska zachodniego był Hegel, tak w przypadku Dugina jest Heidegger. Więc tutaj tych rzeczywiście zależności jest zdecydowanie więcej, a różne elementy, różne nurty marksizmu były i są w sposób bardzo istotny wykorzystywane w tym, co Rosjanie i Amerykanie nazywają geopolityką informacyjną, czyli takim realizowaniem przewagi politycznej, którą można uzyskać nie za pomocą instrumentów militarnych, nie za pomocą instrumentów gospodarczych, a za pomocą instrumentów ideologicznych, czy też szeroko pojętych instrumentów informacyjnych. I to jest istota rzeczy tak naprawdę. I proszę mi wierzyć, że
jeśli chodzi o samą geopolitykę, to faktem jest, że jest ona spojrzeniem z lotu ptaka. To, o czym tutaj pan Karuń powiedział, jest spojrzeniem nawet z kosmosu, ponieważ istnieje też nurt astropolityki i astrostrategii w geopolityce, ale proszę mi wierzyć, że tych punktów stycznych między historią antykultury a geopolityką jest znacznie więcej. I nie bez przyczyny byliśmy obserwatorami takiego dziwnego zjawiska, że w tym samym czasie, kiedy książka pana Krzysztofa Karonia Historia antykultury podlegała tak silnej krytyce w środowiskach akademickich, również geopolityka była bardzo mocno atakowana ze środowiska akademickiego czy około akademickiego i tak naprawdę ten atak wychodził czasami od tych samych ludzi, od tych samych profesorów, od tych samych dziennikarzy. Pytanie dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że jeżeli chodzi o samą geopolitykę, proszę zobaczyć, że przez kilkadziesiąt lat polscy decydenci, polskie elity intelektualne były pozbawione możliwości studiów strategicznych. Jeśli mówię nasi w sensie przedstawiciele polskiej, tutaj po prostu przedstawiciele polskich elit intelektualnych czy decyzyjnych byli wysyłani do Związku Sowieckiego, do Moskwy, czy też do innych krajów Układu Warszawskiego na różnego rodzaju szkolenia, czy były to szkolenia dla żołnierzy, dla oficerów, dla wysokich oficerów, dla generałów wojska, Ludowego Wojska Polskiego, czy służb specjalnych, to byli oni ograniczani wyłącznie do studiów taktyczno-operacyjnych, maksymalnie operacyjnych. Nie byli nigdy dopuszczani do studiów strategicznych. O geopolityce, geostrategii nasi decydenci, nasze elity intelektualne zaczęły dowiadywać się, pierwsze przebłyski zaczęły docierać tak naprawdę dopiero w drugiej połowie lat 90., czyli bardzo, bardzo późno. Natomiast jeśli chodzi o krytyczne spojrzenie na marksizm, to tak naprawdę książka pana Krzysztofa Karonia jest spóźniona moim zdaniem co najmniej o 15 lat. I ja naprawdę bardzo ubolewam, że tego typu książka, tego typu początek dyskusji, tego typu ferment ideowy, tego typu ważne pytania nie padły ze środowiska akademickiego, które jest bierne, jest pasywne w tym zakresie. I ja uważam, że nie ma dzisiaj odpowiedzialnego spojrzenia na politykę, na polską rację stanu, nie ma odpowiedzialnego spojrzenia z lotu ptaka na procesy geopolityczne, na konflikt hegemoniczny, który się dzisiaj dzieje na świecie, jeśli nie zadamy sobie prostych pytań, w jaki sposób, jak głęboko dywersja ideologiczna jest w stanie wpływać na procesy polityczne. Moim zdaniem bardzo głęboko. Jeżeli zobaczymy na takie metody jak strategiczne zarządzanie percepcją, czyli tak zwane zarządzanie refleksyjne, które stosują największe mocarstwa świata, od Chińskiej Republiki Ludowej, począwszy przez Stany Zjednoczone, Federację Rosyjską, Francję czy Niemcy, to zobaczymy, że w tych nurtach to, co pan Krzysztof Karań nazywa antykulturą, jest bardzo silnie obecne. Jest bardzo silnie obecne i po raz już chyba kolejny tutaj w Lustrze Świata polecam Państwu wykład, który znajdziecie Państwo na YouTubie, Jurija Biezmienowa, Vel Tomasa Schumana pod tytułem Jak zniszczyć państwo, czy też dywersja ideologiczna. Były agent KGB pokazuje dokładnie, w jaki sposób ideologia marksistowska podmywała te tradycyjne wartości zachodnie i nadal podmywa tradycyjne wartości cywilizacji łacińskiej. A to, że w środowisku akademickim jeszcze jest nadzieja, to ja w to również bardzo gorąco wierzę i tutaj podzielam tę wiarę pana Krzysztofa, natomiast musimy wiedzieć, że tym nurtem marksizmu, który wpłynął w sposób niezwykle destrukcyjnie na polskie środowisko akademickie, jest ten nurt marksizmu semantycznego. Nurt, o który już tutaj pan Krzysztof wspomniał, o Jurgenie Habermasie, warto przypomnieć z początku lat 70. ten jego słynny esej Teorie prawdy, gdzie zakwestionował tak naprawdę istnienie prawdy obiektywnej, która jest fundamentem w ogóle cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, a wprowadził na to miejsce pojęcie dyskursu i konsensusu. Proszę zobaczyć taki mały eksperyment dla wykonania dla naszych widzów. Proszę się przysłuchać wypowiedziom różnego rodzaju profesorów, intelektualistów, gości programów publicystycznych w mediach głównego nurtu, czy też polityków, jak często używają pojęcia dyskurs czy konsensus. I czy zdają sobie sprawę w ogóle z genezy, z etymologii tego słowa i w jakim kontekście tego używają? Czy są świadomi w ogóle, że używają pojęcia marksistowskiego, pojęcia będącego konstrukcją filozofii postmodernistycznej, bardzo niebezpiecznej, która zakwestionowała pojęcie prawdy i tak naprawdę rozmyła
ten fundament, na jakim tworzona była nauka także w Polsce. Być może użytkownicy tych słów są z nich dumni, tego nie można wykluczyć. Ja myślę, że tak, być może bardzo często, myślę, że w większości przypadków używają po prostu modnego słowa, które dodaje powagi intelektualnej, ale tak naprawdę niesie za sobą bardzo niebezpieczny ładunek, ponieważ jeśli sięgniemy do takich teoretyków marksizmu, jak chociażby właśnie Jurgena Habermasa, czy Johna Austina, który bardzo, bardzo dobrze, bardzo plastycznie w latach 60. pokazywał, że słowa mogą kreować fakty. Stworzył właśnie pojęcie, no nawet takiego, można powiedzieć, wyrażeń performatywnych, czyli wyrażeń no, wpływających na rzeczywistość. Jeśli zobaczymy, że to pojęcie Johna Austina, tych pojęć performatywnych i tego, w jaki sposób słowa mogą kreować rzeczywistość, powstało w latach 60. i uzmysłowimy sobie, że również w latach 60. były pułkownik armii rosyjskiej stworzył pojęcie wojny buntowniczej. Jewgenij Messner, pułkownik Jewgenij Messner, czyli protoplasta tak naprawdę koncepcji wojny hybrydowej. I zobaczymy, że KGB i CIA na drugim krańcu zaczęły wykorzystywać te kwestie tego zwrotu lingwistycznego, jakby Richard Rorty, z kolei również postmodernista i marksista, użył tego określenia, zaczęły tego zwrotu lingwistycznego używać w walce o hegemonię, w walce między mocarstwami, no to widzimy, że mamy mnóstwo pól stycznych, że tak naprawdę bez analizy tego, co nazywamy postmodernizmem, wielkim, szerokim nurtem, który w sposób niezwykle silny zainfekował także polską sferę intelektualną, nie zrozumiemy tego, że walka między mocarstwami toczy się na wielu przestrzeniach, w wielu wymiarach, w tym w wymiarze lingwistycznym. Zwrot lingwistyczny jest absolutnie jednym z fundamentów, bez których nie zrozumiemy współczesnej walki informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem konfliktu hegemonicznego. Pan Karol? Przepraszam, ja chciałbym nawiązać, dlatego że pan wymienił Austina. Ja do dzisiaj, prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie miałem czasu, żeby pogrzebać w jego biografii, zresztą nie lubię grzebać w biografiach, bo mnie interesuje co, a nie kto, ale w tym przypadku to w takich przypadkach zawsze wraca do mnie pewna obawa, którą spróbuję tak sformułować, że nie umiem powiedzieć, czy z czystym sumieniem mógłbym nazwać Austina, nazwijmy to, narzędziodawcą nowego marksizmu, bo tego nie wiem. W sposób niewątpliwy ten proces, który on uruchomił, wprowadzając pewne pojęcia, miał swoje bardzo konkretne skutki i został wykorzystany. To nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast jest jedna rzecz, której ja się trochę obawiam, bo obserwuję tego typu czasami zjawisko, że jeśli pewien opis rzeczywistości daje ktoś, kogo z ideologicznych względów na przykład nie lubimy, bo nam nie podchodzi, no bo nie jest nasz, to możemy mieć skłonność do tego, żeby to, co on mówi, deprecjonować. Tymczasem niewątpliwie z performatywizmu zrobiono użytek rozpaczliwy zupełnie. No przecież cały ten dzisiejszy problem LGBT, cały problem genderyzmu w gruncie rzeczy da się z tego jakoś tam wyprowadzić. Natomiast czego by nie powiedzieć, to co opowiada Austin, jest na swój sposób prawdziwym opisem rzeczywistości. Przy całej przewrotności tego, co ja w tej chwili mówię, bo on prawdziwie opisywał rzeczywistość, mówiąc, że w zasadzie ta rzeczywistość jest niedookreślona, jeżeli chodzi o kryterium prawdy obiektywnej. I zawsze w takich sytuacjach próbuję, sam siebie muszę hamować. Wie pan dlaczego? Dlatego, że i to mi ciągle się przypomina.
bez względu na to, jak tragiczne są skutki tego, czego trzonem jest marksizm, a co ja ogólnie nazywam antykulturą, podkreślam, bez względu na to, jak tragiczne są skutki, to do tych skutków mogło dojść tylko dlatego, że ludzie, którzy to wymyślili, oni w pewnym momencie zaczęli rzetelnie opisywać rzeczywistość, rzetelnie opisywać pewne mechanizmy, które tkwią w ludziach, w ludzkim sposobie budowania obrazu rzeczywistości. I oni to opisali znakomicie, natomiast inną sprawą jest to, w jak perfidny sposób zrobili z tego użytek. Tak, ja się tutaj z panem absolutnie zgadzam. Ja w żaden sposób nie próbuję ideologicznie potępić tego, o czym pisał John Austin. Wręcz odwrotnie, uważam, że świetnie, że pan przywołuje szereg takich postaci, które, które wprowadziły sporo bardzo celnych uwag. To, jak one zostały użyte, to jest osobna sprawa, ale musimy mieć tę świadomość, że dzisiaj nie zrozumiemy pojęcia walki informacyjnej, wojny informacyjnej bez jakby rozumienia tej warstwy lingwistycznej. A tutaj niewątpliwie Austin miał ogromny wkład, inny niż Habermas w pewnym sensie. Habermas to w sposób niezwykle ideologiczny już wykorzystał i narobił naprawdę sporo szkód i tak naprawdę jego filozofia później także już modyfikowana i na różne sposoby wprowadzana do środowiska akademickiego, ale to jest ta wartość analizowania tego, co pan nazywa antykulturą, w kontekście geopolityki informacyjnej, bo też musimy pamiętać, że to jest pewien wycinek, który pan przedstawił. Te 540 stron tak naprawdę warto byłoby jeszcze pomnożyć, myślę, że przez 10 i rozszerzyć to o szereg różnych obszarów właśnie walki informacyjnej, czy chociażby maoizmu. Myślę, że tutaj można byłoby osobne dwa tomy poświęcić temu, w jaki sposób, jak marksizm kształtował Chińską Republikę Ludową i jaką miał rolę tak naprawdę we wprowadzeniu nowego totalitaryzmu, bo tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z nowym totalitaryzmem w Chińskiej Republice Ludowej, ze systemem kredytu społecznego, jak to się wszystko komponuje, w jaki sposób Chińczycy wykorzystywali to do walki informacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej. Kwestia tego, czego nie znalazłem w pańskiej książce, to znalazło się też jako taka uwaga nie krytyczna, ale jako pewna inspiracja może dla pana na przyszłość, że kontynuacją tego typu rozważań, które no właśnie miały na celu emancypację człowieka, emancypację, wyzwolenie człowieka z jakichś okowów, z jakiegoś zniewolenia, prawda? Jest dalszą kontynuacją tego jest transhumanizm. Transhumanizm jako filozofia, jako nurt filozoficzny, jako światopogląd, coś niedookreślonego tak naprawdę w sensie intelektualnym, na pewno prąd intelektualny moglibyśmy go tak określić, który powstał na kanwie no zakwestionowania czego? Tak naprawdę natury człowieka, wyjścia poza naturę człowieka. Jeżeli spojrzymy na jednego z takich no, głównych ideologów tego środowiska, filozofa Maxa Mora, on postuluje wolność morfologiczną. Wolność morfologiczną, czyli wolność do dowolnego, wolność do modyfikowania swojego ciała. Najpierw pod kątem chociażby narządów bionicznych, wszczepiania chipów stymulujących mózg, aż z czasem do przeniesienia świadomości człowieka na przykład do maszyny, czy do internetu, tak? Bo są prowadzone tego typu badania. I tego typu mechanizmy mają doprowadzić do epoki postludzkiej, posthumanistycznej, czyli kwestionują w ogóle samą naturę człowieka. Już nie tyle ograniczenia wynikające z własności środków produkcji, czy z pojęcia Boga, z pojęcia prawdy, ograniczenia, które nakłada na człowieka rodzina, tożsamość, naród. Oczywiście mówię w cudzysłowie to wszystko o tych ograniczeniach. Tak przedstawiają to marksiści, tak przedstawiają to także poststrukturaliści, czy właśnie postmoderniści. Natomiast musimy wiedzieć, że ten proces się nie zatrzymał w 1991 roku wraz z upadkiem czy z dezintegracją Związku Sowieckiego. Marksizm ma cały czas swoje mutacje i jedną z takich mutacji jest niewątpliwie transhumanizm, a ta wielka rewolucja technologiczna, jaka dokonuje się na naszych oczach, niewątpliwie temu sprzyja. A pytanie, do czego to prowadzi? No ja sobie pozwolę zaryzykować hipotezę, że prowadzi to do nowego, strasznego totalitaryzmu. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Tak, oczywiście.
jeszcze wrócę do tej przedostatniej pańskiej uwagi. Tam chyba nawet na początku książki jest wyjaśniony ten problem, z którym ja się w pewnym momencie zetknąłem, mając tak mniej więcej, nie wiem, 1200, 1500 stron notatek i trzeba było zacząć coś z tego wybierać, ponieważ no, istnieje, szczególnie na tym wstępnym etapie, istnieje problem przyswajalności. Jeżeli się zrobi za duży groch z kapustą, to przestanie być czytelne. I ja musiałem przeprowadzić pewną selekcję, ale oczywiście nie mogłem mieć pewności, czy ta selekcja jest trafna. W związku z tym takie kwestie, na przykład jak transhumanizm, czy no, maoizm, to jest już w ogóle temat sam w sobie, one zostały przeze mnie pominięte z takiego powodu, że, no bo ja takimi kategoriami myślę, że jeśli ta książka ma spełnić swoje zadanie, a no nieładnie to powiedzieć, ale uważam, że ta książka może spełnić dość istotne zadanie, ponieważ przedstawia pewną do tej pory nieużywaną perspektywę, pewien sposób patrzenia na rzeczywistość społeczną. Jeśli ona ma spełnić swoje zadanie, to oczywiście to, co nazywam wiedzą społeczną, stopniowo musi obejmować i wszerz, i wzwyż znacznie większy wolumen. No tyle tylko, że na samym początku muszą być ustawione pewne ramy i wyznaczony pewien kierunek. I siłą rzeczy musiałem się wyzbywać, być może nietrafnie, niektórych tematów, które uznałem za niekonieczne do tego, żeby najpierw zrozumieć, czym jest sama antykultura. A jest to zjawisko tak przerażające, że moim zdaniem nawet sam wielki Felix Konieczny nie był w stanie jej sobie wyobrazić. Bo on napisał swoją książkę, czy opublikował w 1935 czy 1936 roku. O wielości cywilizacji. No, a pierwszą, przy czym ten marksizm, który większość ludzi kojarzy, czyli to, co napisał Karol Marx, to wtedy na Zachodzie przeżywało ogromny kryzys, bo rewolucji nie dało się zrealizować i właśnie po to, żeby wymyśleć nowe oprzyrządowanie dla tej ideologii, powstał Instytut Badań Społecznych, który zresztą przez pierwsze lata zajmował się czymś zupełnie z dzisiejszego punktu widzenia marginalnym. Natomiast pierwszy projekt teorii krytycznej Horkheimer napisał w 1937 roku i nie ma takiej siły, żeby chociaż wbrew pozorom przed wojną ludzie mieli lepsze rozeznanie w tym, co się na świecie dzieje niż teraz. Teraz mamy internet i większość ludzi w ogóle nie wie, co się dzieje. A oni wtedy mieli znakomite jakieś kontakty, nie wiem, per telefon czy w jakiś sposób, byli na bieżąco. Ale podejrzewam, że Konieczny wtedy, kiedy, a przecież ta książka została opublikowana w 1935, a on ją pisał, no to zajmowało czasu. I on wykonał nieprawdopodobną pracę dotyczącą opisu, nazwijmy to, kultury, ale ja na swój prywatny użytek uważam, że on był po prostu zbyt kulturalnym człowiekiem, żeby móc sobie wyobrazić, że można wymyśleć coś, co jest antykulturą, że można po prostu wpaść na pomysł, żeby to zacząć systematycznie, planowo niszczyć. Ponieważ oczywiście w historii kultury były różnego typu konflikty i w gruncie rzeczy cała historia jest historią grabieży, kradzieży, niewolnictwa, wyzysku itd., itd. Ale to wszystko nie negowało tego zasadniczego idiomu kultury. Natomiast marksizm po raz pierwszy przedstawił ludziom fenomenalną ofertę, wolność za darmo. Tego nigdy nie było, że można konsumować nie produkując. I tego
zdrowy psychicznie człowiek po prostu nie jest w stanie wymyśleć, chyba oczywiście, że postawi sobie taki cel. No pod tym względem to było genialne. Proszę, zresztą też pan świetnie to w swoich i wykładach, i w książce podkreśla, że marksizm wprowadził pochwałę, czy nawet kult niekompetencji. No jeśli zobaczymy na taką postać jak Józef Beuys, prawda, no człowiek, prawda, można powiedzieć, uznawany w swoim środowisku za autorytet, który dopuszczał do ludzi kompletnie nieuzdolnionych plastycznie do podejmowania studiów, po co tylko i wyłącznie, żeby byli rozsadnikami tej tej kultury po prostu, już nietradycyjnej czy nietradycyjnej, ale po prostu kultury, aby byli tymi nosicielami antykultury, no to mamy do czynienia rzeczywiście z planowym, systematycznym, metodycznym realizowaniem programu antykultury, rozsadzania cywilizacji, czego rzeczywiście moim zdaniem również profesor Chwielik Skoneczny nie przewidział w swoich wybitnych pracach, mających oczywiście też swoje ułomności, też swoje liczne niedociągnięcia. Nie wszystko, ja się nie wszystkim też z profesorem Konecznym zgadzam, choć z tym absolutnie głównym bagażem jego, tym głównym przekazem, bagażem intelektualnym jak najbardziej. Natomiast to, że marksizm stał się tą pochwałą niekompetencji, co tak naprawdę dzisiaj widzimy i w państwie, w strukturach państwowych przecież, i na uczelniach, ponieważ ja myślę, że pańska książka jest między innymi też dlatego taką książką, można powiedzieć, na indeksie ksiąg zakazanych. Oby nie, oczywiście używam pewnego takiego skrótu myślowego, ale oby się nie stała, ale myślę, że dlatego jest między innymi lekceważona, że wielu profesorów, którzy zawdzięczają swoją karierę słusznie minionemu systemowi, w którym tak naprawdę właśnie mieliśmy do czynienia z pochwałą niekompetencji, z tym, co zostało rozpoczęte w końcu lat 60. i początku lat 70., czyli temu właśnie, temu rozsadnikowi kultury, no może czuć się zaniepokojonymi, mogą być czuć się zaniepokojeni po prostu tym, że ktoś może w sposób krytyczny spojrzeć na dotychczasowe kariery akademickie, może chcieć lustracji na uczelniach, nie daj Boże, prawda, dla części tego betonu akademickiego, o którym ja też także w swoich wystąpieniach wspominam. I to jest pod tym kątem niebezpieczne. Natomiast wspomniał pan o Adorno, wspomniał pan o Horkheimerze, tutaj warto jeszcze wspomnieć o Adorno i o tych początkach tej szkoły frankfurckiej, o początkach teorii krytycznej. I być może część naszych widzów, którzy patrzą i nie dowierzają, bo tutaj z jednej strony geopolityka, a z drugiej strony teoria krytyczna. I gdzie tutaj punkt styczny? I warto tutaj właśnie części naszych widzów przypomnieć, że po roku 1989, nawet nie tyle 91, co po 89, w krajach anglosaskich, i nie tylko na Uniwersytecie w Kolumbii, nie tylko w New School w Nowym Jorku, ale także w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Oksfordzkim, w Cambridge, w Londynie, powstał nowy nurt w ramach geografii. Został nazwany geopolityką krytyczną. Geopolityką krytyczną, critical geopolitics. Wprost tak naprawdę mającą korzenie tutaj można powiedzieć w poststrukturalizmie, w postmodernizmie, czy wprost po prostu w marksizmie semantycznym. Stworzono taką teorię, na mocy której geografia jako nauka, czy nauki geograficzne, nie oddają tak naprawdę rzeczywistości, nie opisują świata zewnętrznego. One są tylko konstrukcją narratywną, byśmy powiedzieliby postmoderniści, tak? Użyję takiej nowomowy marksistowskiej. To jest tylko konstrukt językowy, konstrukt lingwistyczny, konstrukt semantyczny. To dla klasycznych geopolityków jest coś nie do przyjęcia całkowicie. Jeżeli analizujemy to, co się dzieje obecnie w Zatoce Perskiej, w Zatoce Omańskiej, to, co się dzieje w Kanale Sueskim, w Północnej Drodze Morskiej, to mamy konkretne dane, konkretne współrzędne geograficzne, konkretne punkty odniesienia, konkretne desygnaty geograficzne, desygnaty w rzeczywistości do naszych pojęć, natomiast postmoderniści, geopolitycy krytyczni oddzielają słowo kubek, że już użyję takiego określenia, czyli mamy kubek, oddzielają słowo kubek od materialnego, namacalnego przedmiotu. Mówią, że słowo
jest czymś innym niż ta namacalna rzeczywistość. Wydawać się to może na pierwszy rzut oka czymś absurdalnym, czymś no, nie do pojęcia dla przeciętnego człowieka, natomiast taki nurt zaczął dominować w geografii anglosaskiej, zaczął właśnie relatywizować i pojęcie prawdy, i pojęcie interesu narodowego, pojęcie racji stanu. Zamiast kompromisu zaczęto używać Habermasowskiego pojęcia, które zresztą pan tutaj świetnie w swojej książce opisuje, pojęcia konsensusu, tak? Pojęcia konsensusu, które jest wypracowywane w toku dyskursu, czyli nie mamy pojęcia prawdy jako czegoś, jako pojęcia abstrakcyjnego, ale obiektywnego, ale mamy pojęcie dyskursu, mamy pojęcie konsensusu, który no, wypracowujemy sobie w ramach dyskursu, w ramach no, dowolnie przyjętej grupy osób tak naprawdę. Jeżeli zgadzamy się do jakiejś nowej narracji, wyzbywamy się swoich racji, swojego interesu, przyjmujemy jakąś nową narrację i uznajemy to za nową prawdę objawioną, można w taki sposób to powiedzieć. I powstała cała w ogóle nowa teoria analizy polityki zagranicznej jako metody analizy dekonstrukcyjnej, czyli analizy właśnie dekonstrukcji języka. Tutaj przedstawicielka tego, pani profesor Virginia Mamadou, jest jedną z takich no, najbardziej znanych przedstawicielek geopolityki krytycznej. Mamy oczywiście nowe pojęcia jak geopolityka feministyczna, powstał zresztą artykuł nawet w Polsce pod tytułem geopolityka feministyczna, cokolwiek miałoby to słowo oznaczać tak naprawdę, ale widzimy, że mamy do czynienia z inflacją pojęć, z inflacją wszelkiego rodzaju właśnie trudnych słów, których przeciętny człowiek ma nie rozumieć, lepiej, żeby nie rozumiał. No, chyba też najlepiej to pokazała afera Sokala z 1996 roku, także opisana w książce pana Krzysztofa Karonia, kiedy właśnie jeden z przedstawicieli nauki stworzył taki artykuł, który był naprawdę bełkotem, powiązaniem jakichś postulatów feministycznych z fizyką kwantową. Jeden z bardzo znanych, uznanych czasopism periodyków naukowych opublikował to, potem no, rakiem się z tego wszystkiego wycofywał, ale to pokazało, do czego prowadzi tak naprawdę wprowadzenie dekonstrukcji pojęcia prawdy do środowiska akademickiego. Wrócę na moment do postaci Józefa Boyce'a, o którym pan wspomniał, bo nie wiem, czy panowie wiedzą, że jeden z profesorów na SP, profesor malarstwa, Leon Tarasewicz, napisał podręcznik Oduczyć sztuki. Pięknie. Jest to bełkot oczywiście i o to chodzi, żeby to było bełkotem. Chciałem zapytać pana. Przepraszam, ja tylko jedno pytanie. Czy w pańskich wykładach pojawi się sprawa, kwestia tej geopolityki krytycznej? Czy to może już jest gdzieś? Ja do tej pory tylko wspominałem o tym, ale ja myślę, że to warto wspomnieć. Warto w ogóle poświęcić temu osobny cykl wykładów, ponieważ ja otrzymuję takie informacje od członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, którzy stosując się do obecnych wskazań Ministerstwa Nauki, próbują publikować w zachodnich periodykach zajmujących się geopolityką i napotykają się na po prostu potężny opór przed przyjmowaniem ich artykułów, które są artykułami opartymi na rzetelnych badaniach źródłowych, a tam jest nastawiony nacisk no właśnie na analizę dyskursu. Na analizę dyskursu. Zarzuca się im właśnie błędy w narracji. Ja widziałem osobiście te recenzje, a recenzje anonimowe, nie wiem kto je pisał, ale no, recenzenci, którzy robią właśnie peer review, czyli te recenzje w procesie wydawniczym, i rzeczywiście tam nie było uwag merytorycznych do naszych badaczy, do naszych geopolityków, ale był problem, że była niewłaściwa narracja stosowana. Podejrzewam, że gdyby nasi badacze no, publikowali w takim czasopiśmie Gay and Lesbian Studies za 200 punktów, nie mieliby problemów, ale jeżeli publikują w czasopismach stricte geopolitycznych, no chcą publikować w czasopismach geopolitycznych, a chcą posługiwać się tą metodologią, którą zdobyli w Polsce z klasycznej geopolityki opartej na klasycznym pojęciu prawdy, czy po prostu na pojęciu prawdy, nie zrelatywizowanym, nie habermasowskim, no to już mają duży problem. I ja myślę, że ten problem warto poruszyć, ponieważ w naszym środowisku na szczęście geopolityka krytyczna nie jest tak popularna. Geopolityka, która no, podnosi się dopiero po ciosach z PRL-u, uprawiana jest tak naprawdę obecnie stopień doktora nauk politycznych nauk o polityce w zakresie geopolityki ma nie więcej niż 30 osób, a zawodowo geopolitykę w Polsce
myślę, że uprawia nie więcej niż 10 osób, w sensie na uniwersytetach. Niestety tak to jest pokłosie PRL-u i niszczenia po prostu geopolityki. I dlatego geopolityka krytyczna nie jest tak popularna, ale ja myślę, że warto. Myślę, że tutaj też dziękuję za tę inspirację. Myślę, że to jest dobry pomysł, aby zrobić przynajmniej kilka odcinków na temat tego, czym jest geopolityka krytyczna, tak zwana nowa geopolityka. Jakim językiem się posługuje, jaką metodologią, ponieważ ma również swoje specyficzne metody i swoje specyficzne podejście, i tak naprawdę jaki ma skutek, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji na Zachodzie, ponieważ musimy wiedzieć, i to też warto naszym widzom wspomnieć, że najbardziej prestiżowe czasopismo geograficzne świata, The Geopolitical Journal, wydawane przez Królewskie Towarzystwo Geograficzne od 1831 roku w Wielkiej Brytanii, od 2010 roku ma swojego nowego redaktora naczelnego, którym jest Klaus Dodds, przedstawiciel geopolityki krytycznej. A to właśnie w tym czasopiśmie został opublikowany już klasyczny artykuł, klasyczne dzieło Halforda Mackindera, Geograficzna oś historii w 1904 roku. To pokazuje, że geopolityka klasyczna została zastąpiona na Zachodzie tą nową geopolityką, która ma swoje korzenie w szkole frankfurckiej, co jest bardzo niebezpiecznym trendem, ponieważ w sposób bardzo istotny podmywa fundamenty strategicznego myślenia ludzi na Zachodzie. I tu już nie chodzi tylko o Wielką Brytanię, o Stany Zjednoczone, ale także Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, czyli naszych sojuszników z NATO. Czy to jest zasłona dymna? Jakiegoś twardo myślącego jądra politycznego, czy też całe jądro polityczne jest chore? To jest bardzo dobre pytanie i odnosi się wprost do tego, co pan Krzysztof Karoń też powiedział. Ja, mówiąc o geopolityce, bardzo często porównuję to, czym się zajmuje do geopolityka, do budowli, do budynku. Jeśli sobie wyobrazimy jakąś przestrzeń geograficzną i budowlę, to może być blok mieszkalny, to może być dom jednorodzinny, dworek, może być wieżowiec, drapacz chmur, możecie państwo sobie wyobrazić, jak chcecie dowolnie taką budowlę. I jeśli zobaczymy na to, co jest na zewnątrz, czyli zobaczymy na architekturę, na wszelkiego rodzaju detale architektoniczne, okna, drzwi, całe detale architektoniczne, to jest to sfera idei, ideologii, to, co widać na zewnątrz, to, co kształtuje percepcję, to, co kształtuje noosferę, czyli sferę mentalną społeczeństwa. Natomiast kanalizacja, systemy wentylacyjne, systemy energetyczne dostarczające właśnie energię do tego budynku, to jest coś, czego nie widać, to jest coś właśnie tego fizycznego, fizyczno-geograficznego, to jest geopolityka. I pytanie jest takie, w jaki sposób te systemy wewnętrzne wpływają na to, co jest na zewnątrz, i w jaki sposób to, co jest na zewnątrz, wpływa na to, co jest to, co jest wewnątrz. Ponieważ ja uważam, że te elementy się przeplatają, że idee i ideologie mogą kształtować, mogą zmieniać pewnego rodzaju, to, że mogą zmieniać percepcję, to wszyscy wiemy, ale mogą również zmieniać zainteresowania, kierunek zainteresowań strategicznych danych ośrodków siły, a to już jest bardzo niebezpieczne. I to jest coraz bardziej niebezpieczne w społeczeństwie informacyjnym. To znaczenie idei, ideologii i wszelkiego rodzaju nośników informacji, które wpływają na naszą percepcję, ma coraz większe znaczenie. Ale zawsze musimy, i też w swojej recenzji tutaj podkreśliłem to, że zresztą pan Krzysztof również podkreślił to w książce, że to tło geopolityczne jest również istotne, bo idee tworzą oczywiście filozofowie, tworzą ideolodzy, no ale zawsze za tym stoją również grupy interesu i warto spojrzeć, kto stał, jakie grupy interesu stały na przykład za rewolucją bolszewicką, za rewolucją październikową 1917 roku w Rosji, prawda? Ponieważ nie wzięło się to znikąd. Sam Włodzimierz Ilicz Lenin sam się nie oswobodził z niewoli niemieckiej. Lew Trocki również z Atlantyku nie przybył, że tak powiem, tylko i wyłącznie dzięki własnym siłom. Jednak te grupy interesu, czyli to, czego nie widać, również jest bardzo istotne w analizie naszej rzeczywistości, tej, która nas otacza, rzeczywistości społecznej i politycznej. Ja wspomniałem o tym i jakby zawieszam tę prośbę o jakąś informację, niekoniecznie jakieś rozbudowane opracowanie, bo na to trzeba czasu, natomiast powiem panu, dlaczego o tym wspominam, bo ja bardzo często dostaję sygnały od czytelników, którzy proszą o wskazówki i czasami rzucenie hasła, nazwiska, tytułu już dla ludzi jest wskazówką i oni potem sobie, wielu naszych widzów mieszka na przykład za granicą, oni mają zupełnie bezproblemowy dostęp do tamtejszych księgarni i tak dalej,
ale oni nie bardzo wiedzą, czego szukać. I jeśli tego typu sygnały pan rzuca, wystarczy jakieś tam nazwiska. Ja dzisiaj usłyszałem przynajmniej 3 nazwiska, które powinienem potem gdzieś doczytywać, no bo człowiek nie jest w stanie wszystkiego opanować. Dobrze, za daleko. Ku pamięci, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wracamy do pytania o Józefa Boyce'a, nie tyle o niego, co o wielu innych. To jest jedyny artysta, prawie jedyny, którego pan wymienia w książce. Czy w wersji następnej książki, nie tej roboczej, tylko tej następnej, zamierza pan umieścić jawnie destrukcyjne grupy artystyczne, no jak na przykład grono twórców tworzących tak zwaną dodekafonię, czy też jakieś szersze omówienie dadaistów, chociażby też ich więzi z Rosją sowiecką? Bo pan zaczął swoją pracę od historii sztuki. Chyba nie, dlatego że, proszę pana, to jest właśnie ten problem, że jeśli w tego typu książce, w tej książce, bo teraz będzie przygotowuje no, poprawioną wersję, jeśli ja wpuszczę się w zbyt wiele tematów, zbyt wiele szczegółów, to ta książka całkowicie straci czytelność. A ja już w tej chwili dostaję sygnały wskazujące na to, gdzie tkwią źródła największych nieporozumień. I moim celem jest zrobienie takiej książki, która będzie wyjaśniała absolutne, na tym najbardziej podstawowym poziomie, istotę antykultury, istotę marksizmu, istotę tego, co jest systemem pasożytnictwa, ponieważ to właśnie na tym polega istota i antykultury, i marksizmu, czyli systemu, który po, no, można powiedzieć, kilkunastu, ale kilku wiekach dominacji katolicyzmu, wymyślił nowy patent, jak wrócić do tej wersji, w której można zupełnie bezkarnie i bez wyrzutów sumienia kraść. Nie będę po raz kolejny podkreślał, jak głęboko zażenowany czuję się, mówiąc o tak prymitywnych i prostackich kwestiach, ale być może jeszcze dzisiaj będzie okazja na ten temat powiedzieć, ale antykultura jest właśnie tak prymitywna i tak prostacka, że umysł zdrowego psychicznie człowieka broni się przed przyjęciem tego do wiadomości, ponieważ jeśli to się przyjmie i zrozumie, to być może właśnie w tym momencie następuje tam już pierwsze pęknięcie w tej strukturze, która nas w jakiś sposób ukształtowała. Czy pan uważa, że to jest zaraźliwe myślenie, które rozlezie się po całym świecie? To nie jest kwestia myślenia. To w ogóle nie chodzi o myślenie. Absolutną podstawą skuteczności nowego marksizmu jest wychowanie i edukacja, system wychowania i edukacji. Ja w swoich konfliktach z traderami, czyli mówiąc wprost, bo to ładnie brzmi, traderami, ze spekulantami, ze złodziejami, tymi legalnie działającymi oficjalnie, Próbuję wytłumaczyć i robiłem czasami takie eksperymenty, pytając ludzi, czy ukradliby, wiedząc, że byłoby to całkowicie bezkarne. Nikt by się o tym nie dowiedział, nie byłoby żadnego procesu, nie, po prostu mają okazję, mogą całkowicie bezkarnie ukraść. I o to należy pytać ludzi w tej chwili, współczesnych ludzi. Otóż ja twierdzę, że powiedzmy jeszcze 30 lat temu większość ludzi po zastanowieniu powiedziałaby nie ukradłbym. A w tej chwili większość ludzi prawdopodobnie by już ukradła. I to nie jest kwestia myślenia. To jest kwestia tego hamulca, który musi być w człowieku w jakiś sposób zamontowany i do tego potrzebne jest wychowanie. Oczywiście to można bardzo rozbudowywać i tak dalej. Natomiast
rzecz polega na tym, że marksizm od etapu tego, co ja nazywam marksizmem psychoanalitycznym, zbudował całe oprzyrządowanie służące po pierwsze pozbawieniu człowieka wszelkich tego typu hamulców i przede wszystkim pozbawienie jego otoczenia tych instytucji, które takie moralne odruchy mogły kształtować. Tutaj nie ma czasu, żeby wchodzić w szczegóły, natomiast tak naprawdę to jest najważniejszy element antykultury. Zabicie w człowieku potrzeby, nie, źle powiedziałem, właśnie nie zabicie, zahamowanie takiego procesu, który był procesem oczywistym w całej historii kultury i którego celem było uruchomienie w człowieku. Uruchomienie pod wpływem przymusu niestety. Uruchomienie procesu, uruchomienie mechanizmu, który umożliwia człowiekowi dobrowolne podejmowanie wysiłku w celu stworzenia nowej jakości, wielkiego dzieła i tak dalej, i tak dalej. Do tego sprowadza się cała istota, ogólnie mówiąc, antykultury, ponieważ jakkolwiek ma to różne wymiary i można na ten temat bardzo kwieciście filozofować, to na tym najbardziej elementarnym poziomie, na którym mówimy o zaspokajaniu elementarnych potrzeb. Jeśli pozbawi się człowieka zdolności do podejmowania takiego wysiłku, to jeśli człowiek będzie chciał przeżyć, to będzie musiał kraść. Czy ten hamulec da się zlikwidować na poziomie globalnym? Czy może to być choroba o charakterze pandemii? Ja, czytając niedawno informacje na temat rozpoczynającej się, czy właściwie już toczącej się kampanii wyborczej w Polsce, przeczytałem takie zdanie, które naprawdę mnie zastanowiło i skłoniło ku refleksji właśnie głębszej, w refleksji, która odnosi się do tego, co pan Krzysztof Karoń nazwał hodowaniem społeczeństwa pasożytniczego. Pojawiło się takie określenie, że owszem, ci kradną, w znaczeniu ta klasa polityczna, czy ta władza kradnie, ale się dzieli. Czyli mamy do czynienia ze społeczną akceptacją kradzieży. To jest bardzo niebezpieczny trend. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z zaakceptowaniem, z afirmacją wręcz w ogóle samego zjawiska kradzieży. No jak wiemy, że rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd nie daje swoich pieniędzy, daje pieniądze nasze jako obywateli, jako podatników. Ale z jednej strony mamy do czynienia właśnie z akceptacją kradzieży, z takim właśnie próbą wybielenia tego. Kradną, ale się dzielą, czyli taka janosikizacja, można takiego użyć nieco eufemizmu, neologizmu w tym zakresie. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jeśli prześledzimy takie teorie czy koncepcje Marcusego, na przykład tolerancji represywnej, i zobaczymy, już sięgając jeszcze nawet do Antonio Gramsciego, ten marsz przez instytucje, jakie marksiści, jakiego dokonują po dziś dzień tak naprawdę, lokując swoje aktywa osobowe, że użyję takiego żargonu, w mediach, przede wszystkim w mediach, także w nowych mediach współcześnie, no to widzimy, że mamy do czynienia ze świetnie zorganizowaną mniejszością. Bo marksiści, czy ludzie, którzy pochwalają kradzież, nie są większością i trzeba to uczciwie powiedzieć. Na polskich uczelniach, czy w polskim środowisku akademickim również marksiści, postmoderniści, to nie jest większość, ale to jest doskonale zorganizowana mniejszość, w różnych środowiskach, mniej lub bardziej, ale dobrze zorganizowana mniejszość, zdeterminowana, mająca jasne, precyzyjnie skonstruowane cele, która narzuca swoją wolę, można powiedzieć, polityczną, społeczną, swoje interesy, no tak naprawdę tej biernej masie.
tej biernej masie, ponieważ już tutaj też w lustrze świata mówiliśmy, że mamy do czynienia z tym niebezpiecznym procesem, jakim jest atomizacja społeczeństwa. Ja też wielokrotnie o tym mówiłem, że mieliśmy do czynienia z takim jeszcze 20 lat temu zjawiskiem, że sąsiedzi w bloku na swoim piętrze znali się wszyscy, jeden drugiemu pilnował mieszkania, kiedy ten był na urlopie, no mamy sezon urlopowy właśnie teraz. A dzisiaj ludzie na tym, nie tylko że w tym samym bloku, w tej samej klatce, ale na tym samym piętrze się po prostu nie znają. I takim społeczeństwem, społeczeństwem zatomizowanym, społeczeństwem, które siedzi tak naprawdę tylko i wyłącznie w swoich smartfonach, przed komputerami, jest zainteresowana tylko i wyłącznie czubkiem własnego nosa, swoimi partykularnymi interesami, nie myśli w kategoriach wspólnoty, nie myśli w kategoriach tożsamości, no bo przecież marksizm ma wyzwolić człowieka z to okowów tożsamości, prawda? Mam emancypować człowieka z opresyjnej, z opresywnego społeczeństwa, z opresywnego państwa, z opresyjnej kultury, religii i tak dalej, nawet z języka, gdzie język może być, ze wszystkiego, czyli tak naprawdę ma zdehumanizować człowieka. Czyli nie byłoby w tym może takiego wielkiego zagrożenia, chociaż to zagrożenie jest ogromne, gdyby jeszcze do tego nie dołączył się postęp technologiczny. I to wielkie, masowe oddziaływanie marksistów, a no i ingerencja w ogóle w samą naturę człowieka, w sensie biologicznym, ingerencja w DNA, w kod DNA człowieka, co się dzieje na naszych oczach. Co się dzieje na naszych oczach. Chińska Republika Ludowa jest tego doskonałym przykładem. Ja myślę, że temu, co się dzieje w ogóle w Chińskiej Republice Ludowej w zakresie ideologii, ale także praktyki politycznej, to o tym systemie kredytu społecznego już tutaj sobie powiedzieliśmy kiedyś, ale myślę, że temat w ogóle jest wart zgłębiania, ponieważ Chińska Republika Ludowa stała się bardzo takim, można powiedzieć, niebezpiecznym poligonem wdrażania różnych totalitarnych systemów, różnych totalitarnych koncepcji i wiemy, że dzisiaj jednym z produktów eksportowych Chińskiej Republiki Ludowej są narzędzia do inwigilacji społeczeństwa. Jedna z prowincji Australii już kupiła technologię do identyfikacji twarzy właśnie od Chińczyków. No czymże to jest właśnie jak nie totalnym no wprowadzeniem, no nawet nie Orwella, bo nawet Orwell pewnych rzeczy nie przewidział. Mówiąc o marksizmie, czy mamy przed oczami część oczywiście naszych widzów pewnie ma przed oczami czy Związek Sowiecki, czy PRL, czy Koreę Północną, niech będzie teraz, a niewiele osób do tej pory, do czasów wykładów pana Krzysztofa Karonia, zdawało sobie sprawę, że to wszystko było wprowadzane już od początku zimnej wojny w krajach zachodniej Europy. W krajach zachodniej Europy. No marsz przez instytucje nie rozpoczął się w roku 1991. Tak naprawdę to, z czym dzisiaj mamy do czynienia i z tym obliczem chociażby ideologii gender w Unii Europejskiej, to jest praca wielu pokoleń marksistów i dlatego warto kontynuować te prace nad programem wiedzy społecznej, która powinna obejmować szereg różnych wymiarów, szereg różnych segmentów i myślę, że książka Historia Antykultury jest bardzo ważną cegiełką w tej budowli, jaką jest program wiedzy społecznej. Wracając do pańskiego pytania, wiele z tematów, o które pan pytał, zostały przeze mnie w tej poprzedniej epoce, czyli zanim ja w ogóle zacząłem szukać przyczyny tego całego rozkładu, jest w mojej witrynie w różnych tam rozrzuconych notatkach, różnych historiach, przy czym oczywiście w tej chwili już bym je zupełnie inaczej układał, no bo człowiek się uczy przez całe życie, więc sporo informacji. Ja nawet nie pamiętam, czy w książce jest mowa na przykład o takim zjawisku jak akcjoniści wiedeńscy. Nie, po prostu nie pamiętam. Na pewno jest o tym mowa w witrynie, którą traktuję jako rzecz odłożoną, ale mam nadzieję kiedyś do tego wrócić. A tak naprawdę to ja mam nadzieję, że uda mi się w dającej się przewidzieć przyszłości zachęcić, szczególnie nie ukrywam, młodych ludzi, chociaż liczę na to, że również część środowiska akademickiego dojdzie do wniosku, że warto jakoś tam sobie poradzić z tym swoim problemem, bo niewątpliwie środowisko akademickie ma tego typu osobisty problem. No bo powiedzmy sobie szczerze, co przez tych kilkadziesiąt lat robiła Polska Akademia Nauk? Przecież taka książka to już powinna być seria wydawnicza, dawno zrobiona. Nie ma tego, ale jest szansa, jeśli
młodzi ludzie zostaną zainfekowani tą myślą, to każdy z tych temacików, które są często w jednym, dwóch zdaniach poruszone, one powinny być początkiem ich własnej kariery naukowej wręcz. Dlatego ja mówię, nawet jeżeli teraz będą wam rzucać kłody pod nogi, nawet jeżeli wam jakiegoś tematu promotor nie przyjmie, jeżeli wam coś tam zostanie uwalone, to trudno, zaciśnijcie zęby, zróbcie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień. Musicie dojść do takiego poziomu, że wasza pozycja w świecie nauki umożliwi wam robienie szpary dla następców. Ponieważ właśnie w taki sposób Habermas przeprowadził to towarzystwo przez instytucje. Moje pytanie wynikało z tego, że pana książka jest bardzo precyzyjnie skoncentrowana na przedstawieniu ideologii, a zabrakło mi w niej pokazania narzędzi, którymi ta ideologia się posługuje, no chociażby grupy artystyczne, prawda? Oj, chciałoby się, ale no, to wtedy, tak jak pan doktor powiedział, to musiałbym mieć no, przynajmniej potrójna objętość i powiem panu szczerze, ja bym wolał, żeby te tematy poruszali ludzie, którzy w sposób niewątpliwy poszczególne branże i ich historie znają lepiej. Bo moim zdaniem sytuacja w tej chwili jest taka, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają w określonych dziedzinach jeszcze w tej chwili bardzo dużo rzetelnej wiedzy, tylko oni kompletnie nie wiedzą, co z tą wiedzą zrobić. Nie składa im się to wszystko do kupy, no bo ta ogólna konstrukcja jest tak absurdalna, no że zdrowy psychicznie człowiek nie jest w stanie się w niej odnaleźć. Więc liczę na to, że jeżeli stopniowo upowszechni się taki, nie wiem, taka ramka do obrazka, to potem już szczegóły będą wypełniane przez ludzi, którzy się po prostu lepiej na tym znają. Chociaż powiem szczerze, że w niektórych dziedzinach marnie to widzę, na przykład w tym, co się dzieje z psychologią, albo na przykład z wiedzą psychologów o psychologii rozwoju. We współczesnych podręcznikach ta dziedzina rozpoczęła się mniej więcej w okolicach 2000 roku. Wcześniejszych nazwisk, teorii, koncepcji nie ma. Więc reasumując, mam nadzieję, że wkrótce uda się stworzyć takie miejsce, taką platformę, gdzie można będzie określić podstawowe tematy do opracowania i znajdą się grupy ludzi, mam nadzieję, że również właśnie część środowiska akademickiego się do tego włączy, nawet jeśli poza tym głównym nurtem swojej działalności, po to, żeby przede wszystkim, żeby odtworzyć tę wiedzę, która jest jeszcze dostępna, ale która jest rozproszona, rozbita, zatomizowana kompletnie i która w żaden sposób nie daje się złożyć do kupy. Ponieważ taką pańszczyznę trzeba odrobić. To nie ma innego wyjścia, ponieważ bez względu na to, jaki będzie ciąg dalszy, to najpierw sobie trzeba przypomnieć tę wiedzę, której my zostaliśmy w sposób całkowicie świadomy pozbawieni. A to jest zasługa już tego działającego kilkadziesiąt lat katastrofalnego systemu wychowania i edukacji. I te zaległości trzeba nadrobić po prostu. Za parę minut pozwolimy słuchaczom dojść do głosu. Może zechcą zadać jakieś pytania. Przepraszam, przerwałem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że postulat pana Krzysztofa Karonia budowy programu wiedzy społecznej oddolnego taki, którego fundamentem będzie rodzina. Bo tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, fundamentem wychowania
nie jest szkoła, nigdy nie była szkoła, ale jest rodzina i powinna być rodzina jako podstawowa komórka społeczna. I również jeśli chodzi o formę edukowania w zakresie programu wiedzy społecznej, tym bardzo ważnym elementem jest rodzina. Takim bardzo ważnym elementem są oddolne grupy osób, czy oddolni intelektualiści, którzy nie będą się bali, będą starali się na miarę swoich sił i możliwości krzewić wiedzę, pogłębiać tę wiedzę, ponieważ w takich książkach jak Historia antykultury znajdą wiele inspirujących tematów, bardzo wiele ciekawych odnośników. Jest mnóstwo nazwisk, do których warto sięgać, warto zgłębiać. Już chociażby tak jak wspomniany dzisiaj przez nas John Austin, tak? Gdzie można sięgać do tej wiedzy, ją zgłębiać, sięgać do tekstów źródłowych i tak naprawdę bez żadnych niepotrzebnych pośredników. Mamy wielu przecież filozofów marksistów, którzy zakłamywali rzeczywistość, przedstawiali pracę w sposób wybiórczy, pracę marksistów, starając się no właśnie ukrywać te, co bardziej rażące prace. Warto taką pracę oddolną wykonywać, warto patrzeć nie tylko na pojedyncze drzewa, ale na cały las, patrzeć na to, że antykultura jest szerokim procesem bardzo niebezpiecznym, prowadzącym tak naprawdę do nowego totalitaryzmu, do przekształcenia społeczeństwa w jednostki niewolnicze tak naprawdę, ale za tym kryją się konkretne interesy. Nie wolno tutaj także zapominać o geopolityce, nie wolno zapominać o tym wielkim starciu mocarstw, tym nowym konflikcie hegemonicznym, z jakim mamy do czynienia od kilkunastu już lat, który wyłoni tak naprawdę nowy ład międzynarodowy, nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. A jeśli zobaczymy, jakie ideologie dominują dzisiaj w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych czy w Chińskiej Republice Ludowej, no to jakby ten postulat niesienia wiedzy, tego kaganka oświaty jest najbardziej aktualny właśnie współcześnie i moim zdaniem absolutnie niezbędny do tego, żebyśmy podejmowali właściwe wybory polityczne. A jak panowie widzą sytuację religii dzisiaj? Pytam, bo świętej pamięci profesor Wolniewicz mówił o trzech instytucjach, na których zbudowana jest cywilizacja: na rodzinie, na uniwersytecie i na religii. No, w tym wypadku mówił o chrześcijaństwie. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy profesor Wolniewicz mówił o chrześcijaństwie, czy o katolicyzmie, bo to jest bardzo istotne. Proszę pana, ja próbuję w książce, w tej pierwszej części, ale również na początku drugiej części, tak niezbyt delikatnie wyjaśnić, odwołując się do pewnych tak zwanych artefaktów odkrywanych zresztą wcale nie tak dawno, dlatego że archeologia liczy sobie już wiele, wiele lat. Natomiast te najciekawsze to jest sprawa ostatnich 20-30 lat. Takich zmieniających radykalnie nasze wyobrażenie, przede wszystkim to ewolucjonistyczno-marksistowskie wyobrażenie o tych wszystkich rewolucjach neolitycznych i tak dalej, i tak dalej. Ja tam staram się uzasadnić pogląd, że po pierwsze, w ogóle nie ma kultury bez religii. Religia jest być może, tu musielibyśmy wchodzić w szczegóły i wolałbym tego nie rozwijać, ale jednym z absolutnie najważniejszych motywatorów do działania. I to do działania, podkreślam, na tym najwyższym poziomie ludzkich możliwości. Dlatego, że biologia jest oczywiście motywatorem, ale potrzeby biologiczne można załatwić na różnym poziomie i tutaj specjalnie wysilać się nie trzeba, a przede wszystkim, żeby zaspokoić potrzeby biologiczne, można kraść. Natomiast jeśli się chce wejść na twórczość, na poziom twórczości tej jakościowej, tej symbolicznej, po prostu nie ma możliwości. Żadne społeczeństwo nie może funkcjonować bez religii. Natomiast pytanie jest, jaka to jest religia i w jakim kierunku ona popycha
ludzką aktywność. Z tym, że ja tutaj muszę zrobić takie zastrzeżenie, bo o tym jest bardzo wyraźnie napisane na samym początku książki. Ja staram się na tym poziomie uciekać od tego tematu całkowicie świadomie. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili toczy się wojna na nie tylko ideologiczna, ale również ideologiczna, która jest wojną nieprawdopodobnie emocjonalną. I najczęściej jest tak, że zanim ludzie zaczną się zastanawiać, o czym jest mowa, to już wiedzą, kto ma rację, kto nie i kogo należy walić pałką w głowę. I to trzeba przyjąć do wiadomości. W związku z tym ja doszedłem do wniosku, że to, co nazywam wiedzą społeczną, to musi być wiedza wyłącznie o faktach. I religię traktuję jako, że tak powiem, fakt, czyli nie wnikam w jej uzasadnienia teologiczne, bo to, zresztą nie ja jestem od tego, bo są lepsi fachowcy i jest cała wyspecjalizowana branża. Natomiast na tym poziomie należy mówić wyłącznie o faktach, z jakiego powodu. Ponieważ oprócz wszystkich innych problemów, to my mamy problem jeszcze z tym nieprawdopodobną, po pierwsze atomizacją, ale po drugie również tym straszliwie zabójczym podziałem ideologicznym w samym społeczeństwie. I na pewne hasła, takie jak na przykład pewne hasła czy pewne pojęcia religijne, druga strona, ta strona antykulturowa, reaguje jak byk na czerwoną płachtę. W związku z tym, jeśli zacznie się do tych ludzi mówić, zaczynając z tego poziomu, to mamy jak w banku, że oni natychmiast przestają słuchać. No i włączają się te wszystkie czarne paniusie z parasolkami i zaczynają rzucać mięsem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie ma najmniejszego sensu, bo to donikąd nie prowadzi. Natomiast jestem głęboko przekonany i temu poświęcona jest pierwsza część, czyli pojęcia podstawowe, że jeśli wyjdzie się od samych podstaw, od próby opisania rzeczywistości na tyle, na ile jest to możliwe, to są fakty takie, które nie będą przyjęte do wiadomości na poziomie, powiedzmy, dyskusji, tej już zaawansowanej dyskusji akademickiej, bo obawiam się, że na niektórych wydziałach dyskusja po prostu jest niemożliwa już w tej chwili. Widziałem takie wykłady, gdzie akademiccy wykładowcy skakali po ławkach, rzucali jakimiś tam doniczkami wykładowce, to nie byli studenci rozbrykani, to byli wykładowcy, którzy nadawali ton temu, co się tam dzieje. W związku z tym o tych rzeczach, które są faktami, można próbować porozmawiać w tej przestrzeni, którą mam nadzieję kiedyś stworzy to pojęcie na razie enigmatyczne wiedzy społecznej. I wtedy do drugiej strony barykady będzie można przemawiać językiem odnoszącym się wyłącznie do faktów. Natomiast jakby mnie pan prywatnie zapytał, to ja oczywiście jestem głęboko przekonany i potrafię to uzasadnić, ale nie w tym przypadku, że jeśli ktoś przejdzie uczciwie tę drogę rozumowania, to jeśli przyjmie, i teraz pytanie na podstawie jakich kryteriów, bo to jest oddzielny temat, ale jeśli przyjmie, że chodzi nam o taki system, w którym po prostu nie wolno kraść, to jest tylko jedna taka religia. Ale do tego trzeba dojść. Tego nie należy ludziom, mówię, jakby w tej przestrzeni, bo oczywiście życie duchowe, życie religijne, toczące się w różnego typu instytucjach i wspólnotach, to jest inna sprawa. Natomiast my tutaj mówimy o narzędziu, które pozwoli najpierw odrobić te zniszczenia,
które w nas zrobił ten katastrofalny system wychowania i edukacji, próbować opisać rzeczywistość na różnych poziomach, od poziomu osoby ludzkiej do poziomu tego, nazwijmy to, kosmiczno-geopolitycznego, a tam można mówić o faktach. I jeśli co do faktów się dogadamy, to potem już możemy się kłócić o ciąg dalszy, ale przynajmniej będzie baza stworzona taka, że nie trzeba będzie co 5 minut wracać do początku i tłumaczyć, co znaczy jak każde słowo. Stąd ta moja rezerwa. Myślę, że to, o co zapytał pan redaktor, w jakim stanie jest dzisiaj religia, jaki jest związek tutaj między ideologią też a religią, no warto wspomnieć o tym, co mówili trockiści, to co mówili także marksiści, leniniści, że jeżeli zniszczymy Kościół katolicki, konkretnie mówili o Kościele rzymskokatolickim, to wówczas wszystkie pozostałe wyznania rozpadną się od jednego naszego kopnięcia. To jest jeden z cytatów. I to jest bardzo charakterystyczne, że to, jeżeli mówimy już o Jurgenie Habermasie i o tym, co wprowadził, czyli tej relatywizacji pojęcia prawdy, to musimy spojrzeć na to, co się dzieje w Kościele rzymskokatolickim, co najmniej od czasów Soboru Watykańskiego II. Mam na myśli między innymi proces nazywany ekumenizmem. Jest dobre pytanie, czy ekumenizm nie jest tak naprawdę poszukiwaniem konsensusu, ponieważ czytając różne teksty teologów rzymskokatolickich, często odnoszę takie wrażenie, że jest to właśnie poszukiwanie konsensusu w ramach dyskursu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. I moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczny trend, który podmywa fundamenty Kościoła rzymskokatolickiego i tak naprawdę wprowadza ten nurt liberalizmu, ale tak naprawdę pytanie, czy liberalizmu, czy po prostu marksizmu do Kościoła rzymskokatolickiego. Jeżeli zobaczymy na dzisiejsze problemy Kościoła, na te wszystkie ataki, które idą, ale także, które idą od wewnątrz, od tego środowiska, no właśnie, nie ekumenicznego, ja bym nazwał wprost po prostu marksistowskiego, które funkcjonuje w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, wszelkiego rodzaju postępowych duchownych tak zwanych, którzy rozmywają, czyli relatywizują pewne nawet dogmaty w ramach Kościoła katolickiego, no to warto sobie zadać pytanie, czy bierze się to po prostu, czy jest to przypadek, czy jest to pewien proces mający swoje korzenie w latach 60. i 70. Mamy dwa pytania od widzów. Jedno pytanie, czy krytyka kultury masowej dokonana przez pierwszą szkołę frankfurcką jest czymś złym? Oczywiście, że nie, chociaż musiałbym się bardzo skupić, żeby sobie przypomnieć w szczegółach, na czym ona polegała. Natomiast odpowiedź już była wcześniej. Marksizm odniósł po wielu klęskach, bo tych już grubo ponad półtora wieku liczącej historii, która była pasmem klęsk, marksizm odniósł wreszcie zwycięstwo, czy odnosi zwycięstwo właśnie dlatego, że zrozumiał, czym jest kultura. Podkreślam, nie rozumieją tego do dzisiaj tak zwani obrońcy kultury, którzy wszystko odfajkowują pięknoduchowskimi frazesami. Marksizm to zrozumiał, prawidłowo opisał rzeczywistość i zrobił z tego koszmarny użytek. Ale właśnie dlatego zrobił skutecznie ten koszmarny użytek, ponieważ jego w wielu aspektach, jego opis rzeczywistości jest bardzo, no, bardzo rzetelny, chociaż jest to odsłonięcie najbardziej takiej, no, obrzydliwej strony rzeczywistości. No ale albo się bawimy na serio, albo nie. Drugie pytanie jest, dlaczego światowe korporacje finansują antykulturę? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że ten
trend, który obserwujemy w polityce międzynarodowej, z jednej strony prywatyzacji wojny, z drugiej strony zastępowania części funkcji państw, tradycyjnych funkcji państw przez korporacje ponadnarodowe, jest trendem mającym także swoje korzenie we współczesnej ideologii, czy też może inaczej, ta ideologia jest pewnym instrumentem, narzędziem. Transnarodowe korporacje, korporacje ponadpaństwowe, ponadnarodowe starają się osłabiać państwa, tradycyjne państwa narodowe, wszelkimi możliwymi instrumentami, od gospodarczych począwszy, no przez ideologiczne. Jeśli zobaczymy, że dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia z promocją niekompetencji w strukturach władzy, zarówno tych strukturach poziomych, jak i pionowych, mam na myśli zarówno te władze wybieralne, te, które są wybierane co 4 czy co 5 lat w Polsce, jak i te struktury pionowe, czyli od dyrektorów departamentów, dyrektorów biur, przez poszczególnych urzędników na gminach skończywszy, to zobaczymy, że jest to jak najbardziej w interesie takich korporacji. Bardzo często widzimy, że nawet fundacje finansowane przez poszczególne państwa przybierają sobie takie, no, można powiedzieć, sztandarowe postaci z lewicy lewicy, czy też marksistów. Jedną z takich postaci jest Heinrich Bill. Jest jedna z fundacji, która odwołuje się wprost do Heinricha Billa i właśnie tworzy wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści ekspertów. Bardzo często bierze już, że tak powiem, upatruje sobie takich kandydatów na ekspertów wśród studentów i tworzy takich ekspertów w dziedzinach zupełnie odbiegających od wykształcenia danej osoby. No właśnie przez to, że wiemy doskonale, że niekompetencja oznacza pełną dyspozycyjność. Niekompetencja to jest absolutnie pełna dyspozycyjność. Jeżeli na przykład ze studenta kulturoznawstwa zrobimy eksperta do spraw energetyki, gdzie dany człowiek nie ma zielonego pojęcia na temat inżynierii związanej z energetyką, no to wiadomo, że ta osoba będzie absolutnie posłuszna, spolegliwa wobec mocodawców, wobec właśnie osób, które stworzyły go na tego eksperta. I proszę mi wierzyć, że dzisiaj we współczesnej Polsce takich ekspertów, no nie tylko w zakresie energetyki, ale właśnie stworzonych, finansowanych, po stypendiach, po wszelkiego rodzaju grantach od zachodnich czy wschodnich fundacji, mamy bardzo wielu. Oczywiście w interesie korporacji transnarodowych jest forsowanie kandydatów niekompetentnych, jest osłabianie, rozmywanie tożsamości narodowej, rozmywanie więzi społecznych, ponieważ to osłabia po prostu spójność państw narodowych i pozwala zastępować państwo narodowe w tych obszarach, w których dotychczas miało państwo narodowe monopol. A teraz wchodzą tutaj korporacje ponadnarodowe. Doskonale to widać w Afryce, ale już nie tylko w Afryce, już nie tylko w krajach trzeciego świata, także na kontynencie europejskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Leszek Sekulski i pan Krzysztof Karoń, autor książki Historia antykultury.